Ja się przedstawię, nazywam się Mirosław Karcik. Ja w zasadzie zajmuję się od 12 lat, Patryk mi podpowiesz chyba, 12 lat temu? Tak, 12 lat, 12 lat temu. Więcej. 12 lat temu ja osobiście zainteresowałem się tak zwaną, wtedy się to się nazywała technologia efektywnych mikroorganizmów. I pamiętam pierwsze szkolenie, tak spotkanie z rolnikami zorganizowaliśmy w miejscowości Zdziechowa. Tak, tutaj ja mogę. Sporo rolników przyszło, także ja nawet Patryka, twojego taty, tam jest pan Piotr Scheffenberg, to jest Patryk Scheffenberg, syn Piotra. I nawet ten nie zauważyłem, ale po jakimś czasie spotkaliśmy, zauważyliśmy, że zaczęliście tam stosować, kupować, zaczęli się interesować, najpierw trochę, coraz więcej, więcej, także akurat tu jesteśmy, to jest jeden, że tak powiem, moich sukcesów, jeśli chodzi o wdrażanie tą technologię pożytecznych mikroorganizmów. No i po 12 latach tak naprawdę to ja się liczę od Patryka, od Piotra, od wielu rolników, bo oni robią tu doświadczenia, wiedzą co, jak i tak dalej, zapytam za chwilę. Ja może w związku z tym, że praktycznie się zajmuję może nie gospodarstwem, bo sam tylko mam 1200 metrów działki, aczkolwiek wspomnę, że właśnie 13 lat temu, kiedy zainteresowałem się tą technologią, to prezes firmy, z którą wtedy rozmawiałem, powiedział mi, że warunkiem, żebym mógł współpracować, brać udział w krzewieniu czy rozpowszechnianiu tej technologii, że muszę sam zrobić sobie gdzieś doświadczenia. I na szczęście no, miałem to 1200 metrów działki, to była działka, gdzie świeżo się wprowadziliśmy, więc nic nie rosło, tam maszyny jeździły, piasek, tam glina, wszystko wyruszone, resztki betonu. I to był warunek, żebym tam zrobił doświadczenia. I pamiętam, jak takie pamiętne słowa mi zapadły w pamięci, bo to było dla mnie bardzo ważne, kiedy podjąłem się właśnie, że chcę zająć się technologią pożytecznych mikroorganizmów. Więc pamiętam dokładnie, że powiedział, że muszę zrobić sam doświadczenie, ponieważ moja praca nie będzie polegała na tym, że będę coś sprzedawał, chociaż to przy okazji, ale będę musiał zmienić myślenie ludzi. A najpierw swoje myślenie zmienić. Swoje myślenie najlepiej zmienić nie z książek, ale jak się zobaczy, że się namacalnie działa. No i potem tak się stało, jak już wspomniałem, że pierwsze szkolenie zrobiliśmy w jakimś czasie, kiedy już z tą firmą współpracowałem, chyba 12 lat temu w miejscowości Zdziechowa. Tam właśnie był pan Piotr Scheffenberg, jeszcze inni rolnicy. I to było tak mało się zaczęło, ale to była zupełnie inna sytuacja, ponieważ wtedy, kiedy ja mówiłem o takich rzeczach, o których pan Stanisław mówił, to dla większości to był kosmos. To była jakaś taka teoria w ogóle niesprawdzona, gdzieś tam wymyślona z Japonii i tak dalej. Nie mógłbym podać żadnych przykładów praktycznych tutaj. Nikogo nie było. Teraz jest inna sytuacja, bo jesteśmy w gospodarstwie państwa Scheffenbergów. Jest tu dookoła ileś tam gospodarstw, wiele, które w mniejszym lub większym albo na całość poszły w tą technologię. I można naprawdę zobaczyć, dotknąć, powąchać. Ja za chwilę o tym powiem. I w związku z tym, że chciałem tak, wiadomo, mówił o wszystkich gospodarstwach, z którymi współpracuję, których odniosły sukcesy dzięki tej technologii, to pewno by tego dnia zabrakło. Więc wybrałem tylko, żeby tutaj Państwa nie zanudzać i żeby czasu mamy niewiele, kilka takich bardziej spektakularnych przykładów. Jeden taki przykład, tutaj jak pan Stanisław wspomniał też o probiotykach. Może od tego zaczniemy. Dlaczego tak sądzę, że pan Stanisław też dlatego wspomniał najpierw o probiotykach, czy o probiotykach dla ludzi, w suplementach diety? Dlatego, że ja zauważyłem, że często jak rozmawiam z rolnikami, hodowcami, czy potencjalnymi użytkownikami technologii pożytecznych organizmów, mikroorganizmów, to zauważyłem, że no, tam w polu to oni są przetworzeni w szkole, ja też szkoły rolnicze kończyłem, że tam to tam taki nawóz, fosfor, azot, potas, wapnowanie, jakieś uprawki, to wszystko powinno grać. Natomiast i tak samo czynić dość ciężko wprowadzić jakąś nową technologię, bo w tej technologii potrzeba no, niestety troszeczkę zaufania, albo nawet powiedzieć wiary, ponieważ trudność polega na tym, że gdybym sprzedawał nawozy czy środki ochrony roślin, to jest prosta sprawa. Tak? Mówię, że jeśli to tym posypiecie, tym opryskacie, czy to dacie tam lekarze weterynarii zwierzakowi jakiś antybiotyk czy lekarstwo, to za 2-3 dni, czy kilka dni widzimy poprawę, widzimy zmianę. I to jest łatwe. Potem o tym zapominamy, właściwie to już nie dotyczy mnie, że na przykład dany środek chemiczny za 4 lata wycofuję, bo najpierw był świetny,
super reklamy były, a potem się okazuje, że jest tak szkodliwy dla środowiska, dla człowieka, dla zwierząt, dla całego systemu, że go się szybko wycofuje. Natomiast tej technologii jest akurat jest tyle trudność, że trzeba najpierw przekonać i uczciwie powiedzieć każdemu, że efekty możemy zobaczyć, jeśli chodzi o glebę, 2-3 lata, czasami 4, zależy jaka jest sytuacja. Jeśli chodzi o zwierzęta, zastosowanie w chowie zwierząt, to te efekty widzimy szybciej. To jest kwestia tygodnia, jeśli chodzi o zmianę zapachu, czasami kilkanaście godzin. Ale tak jak wspomniałem, najczęściej jak było, jak trafiałem na sceptyków, i w trakcie rozmowy zauważyłem, że dana osoba, gospodarz ma jakiś problem ze swoim zdrowiem. Albo problem ze skórą zauważyłem, że coś nie tak z skórą, jakieś czaje, jakieś inne, czy owrzodzenia, czy narzeka na niestrawność, na od rozwolnień do zatwardzeń i tak dalej. I wtedy wiedziałem, że jeśli nie na pole, jeśli nie w hodowli, bo tam są tarte ścieżki, jak zastosuję siebie, to u siebie zobaczę, bo ciele czy prosił mu nie powie, że się lepiej czuje, że jest zdrowsze, może tam jakby miał identyczne dwie fermy do porównania, identyczne, to by zauważył zmiany, ilość szybkość wzrostu, zużycie paszy, zachorowalność, wpadki i tak dalej. Natomiast jak od siebie zacznie, to wtedy widzi, o, rzeczywiście to działa. Nie? Zacząłem myć się tym mydłem, nie mam problemu z jakimś tam skorzeniem skóry, z wypierzem, jeśli ktoś głowę wie, tak jak ja to robię. Czy jeśli zaczyna pić probiotyk, esencję probiotyczną, czy SCD probiotyka, to mam dwa takie produkty, dwa wyroby, no to jedni mówią, no tak, całe życie miałem problemy z zatwardzeniami, teraz wreszcie spoko, siedzę sobie na kibelku i sama przyjemność. I w drugą stronę tak samo działa, nie? Bo się okazało, że moja żona miała problemy po operacji, kiedy dostała serię antybiotyków, miała zwykle problemy raczej z obstrukcjami, po rezregulowaniu kilka razy dziennie nowikację. Początkowo się bałem, mówię, no tak, jak probiotyk, to będzie jeszcze gorzej. Się okazało, nie, zaczęła brać probiotyk, unormowało się z powrotem jak zegar. I ten wstęp wam powiem, bo jeden z takich klientów, jego tu dzisiaj nie ma, bo zajmuje się, specjalizuje się w uprawie ziemniaków, to jest pan Sławomir Guziołek, mieszka w Witkowie, w Odrowąży, niedaleko. I on kiedyś zgłosił się do mnie chyba z 6-7 lat temu. Sam był zainteresowany, tak? Nie musiałem szukać, tylko już to już byłem na takim etapie, że niektórzy zaczęli nie szukać. I zajechałem do niego do domu, słuchajcie, i on opowiedział o historię. Właśnie pierwsze, jak zajechałem, to było ciekawe, bo ja powiem, dlaczego się tak rozwodzę z tymi szczegółami, ponieważ to jest klient, który jedyny właściwie, chyba jedyny z wszystkich rolników, którzy to stosują, zastosował o wiele większe dawki, niż ja mu zaleciłem. Zwykle jest tak, jak ja mówię, 30-40 litrów na pole, no to dadzą 20 litrów, tak, na początek, albo jeszcze mniej. No i jest taki problem, a nie działa. Czasami działa, wystarczy, czasami w tej technologii wystarczy naprawdę niewiele, niewielkie dawki i już są efekty. Natomiast najczęściej jest tak, że ten na początku trzeba przyłożyć, że tak powiem. Trzeba dać dawkę, a potem można sobie pozwolić, tak gdyby państwo Schellenbergowie, a młody Schellenbergowie, naprawdę już oni stosują dużych dawek, a efekty zobaczycie sami, jakie są. Natomiast u pana Sławka Guziołka było tak, że pan Sławek był jedyny rolnik, który jak ja mu zaleciłem na początek 30-40 litrów, ponieważ gleby mają takie gleby ciężkie, bardzo zbite, zlewne. I widziałem tam, chodziliśmy pola, że to zwięzła gleba, że grudy się robią w tych ziemniakach, ciężko się kopie i tak dalej, różne choroby wchodzą, drzewnicy to tam nie uświadczysz. No to zaleciłem mu taką dawkę, no to od 40 litrów zaczniemy na hektar. Natomiast pan Sławek po jakimś czasie kupił 1000 litrów, ma 30 hektarów, albo 35 hektarów, nie pamiętam. 1000 litrów, następne 1000 litrów, następne 1000 litrów, mówię, a chyba zaczął komuś sąsiadowi sprzedawać. Nie, bo to coś mi nie pasuje. No zapytałem go, co jest, komu to czy komuś milion, ja u siebie. 80 litrów dałem na hektar, w sadzce, w sandzie 150 litrów na hektar. Mówię, panie Sławku, ale po co? No niech pan przyjedzie do mnie na pole, pan zobaczy, co się dzieje, nie? I zaraz wam powiem, co się dzieje. I wracając do tego pierwszego spotkania, zauważyłem, zrozumiałem, dlaczego, może trochę nie po kolei opowiadam, ale przepraszam. W każdym razie rozmawialiśmy, zauważyłem, jak rozmawiałem z panem Sławkiem, to przy stole siedział chłopiec, w wieku wyglądał na 5-6 lat,
wygląda na chore dziecko. Nie trzeba by było być lekarzem, że jakiś ma problem ze zdrowiem, również psychicznym, bo taki był bardzo anemiczny, on się odzywał, worki pod oczami, blady. No i jak zapytałem, potem jego ojciec powiedział, że jest ciężko chory, właściwie to już miał nawet nie żyć. Lekarze popełnili błąd, bo on miał jakieś alergię i lekarz nie zdiagnozował alergii, tylko leczył go, alergię leczył antybiotykami. I doprowadził go do takiego stanu, po prostu wypisał chorobę bakteryjną, że dziecko zapadło na bardzo głęboko na chorobę, się nazywa kandidioza. I ta kandidioza tak opanowała mu organizm, on w ogóle nie miał apetytu, dusił się w płucach, bo wszędzie były grzyby. I wtedy jak go spotkaliśmy, to on już był na dobrej drodze. Też mówił, że już ten chłopiec wychodzi. I teraz w jaki sposób wychodzi? I to efekty, jak oni się zorientowali, że lekarze doprowadzą go do grobu. Rzeczywiście oni się obawiali, że tego chłopca stracą, był jedynak. Zaczęli mi podawać, jeszcze nie wiedziałem o tym, dziś zaczęli kupować przez internet esencję probiotyczną. Esencję probiotyczną, czyli nasz wyrób podstawowy, jak jest probiotyk dla ludzi. Do tego jeszcze jakieś zioła dodawali, teraz już mamy też ziołami, probiotyk z ziołami. I chłopak zaczął wychodzić. Po kilku miesiącach, to znaczy jak ja już byłem, to już była poprawa, bo wtedy to już był taki, że w nocy pogotowie wzywali, że musi. I była poprawa i jeszcze to się oni mówili, że dziecko czasami wymiotowało, jakby się leczył tymi probiotykami i wymiotował takim biały, takim, to było taki śluz, jak budyń z niego schodziło. Słuchajcie, po roku, jak pojechałem do pana Sławka, rok upłynął, to pamiętam też, to niesamowite, rozmawiamy znowu już z użytkownikiem w sprawie technologii, tam opowiada mi różne rzeczy o swoich sukcesach, jak to działa ładnie u niego w polu. I widzę, że biega chłopiec. Byłem przekonany, naprawdę przekonany, że to jakiś inny chłopiec. Wiedziałem, że ci państwo mają jednego syna. Ale słyszę, czy w pewnym momencie mówi tata do pana Sławka. Nie? Ja mówię, a kto to jest? Przecież macie jednego syna. No to jest Mateusz. Niemożliwe. Tak się zmieni. Odporność poprawiła do tyle, że na tyle, że w zeszłym roku, jak byłem u nich, czy dwa lata temu, przepraszam, i w listopadzie, październiku, jak epidemia w szkole była, także zamknęli szkołę, dzieciom powiedziano, że mają nie przychodzić, to jedyny Mateuszek przyszedł do szkoły zdrowy. Pani mówiła, idź, bo nie ma lekcji. I dlatego pan Sławek poszedł na całość, że tak powiem. Naprawdę oczywiście zmniejszył te dawki, które były potrzebne, ale zaraz pokażę wam zdjęcia. Tak jak pierwszy raz jechaliśmy, jak mówiłem, ta kreba była zlewna, po jakimś czasie, po dwóch latach, przy tych dawkach. Normalnie tak jak wam powiedziałem, że efekty oczekuje się takie namacalne, że widać, że gleba jest luźniejsza, że jak ktoś traktorem jedzie, czuje, że mniej, że można wyższy bieg włączyć przy kółku, czy jakiejś tam innej leżącej maszynie, że opór krótkowodny, opór gleby jest mniejszy, to u niego to już było, tam Sławka, też po dwóch latach. I jedno z takich zjawisk, który opowiadał, że zauważył, że za traktorem pełno ptaków. Sąsiad orał, kawałek dalej, nic, wszystkie ptaki do niego. Zatrzymał się, co się dzieje. Zobaczył, pełno drzewów. I naprawdę po glebę, ciężką glebę zlewną, taką zgrupioną, która tyle, grubo, ciężka gleba, druga klasa, pierwsza, po jakimś czasie doprowadził do takiego stanu, że przeszedł już na płytkie orki, bo już był tyle świadomy, że nie warto głębokich orek stosować, bo to jest rzeczywiście takie zło konieczne. Więc przy płytkich orkach też nie dało się stosować, bo ta gleba mu się pchała przed pługiem. Przeszedł na system bezorkowy, na części gleby. Ziemniaki, słuchajcie, jakby się specjalizuje w ziemniakach jadalnych, ma tak smaczne, że właściwie jakby nie wiedział, gdyby miał więcej czasu, to by handlował jego ziemniakami. Ponieważ te ziemniaki, jak ktoś spróbuje raz, to już tylko chce te ziemniaki. Ja porównywałem czasami, kupuję, zabrakło nam ziemniaków gdzieś tam na targ, kupuję tą samą zmianę u kogoś innego, no niestety, kupuję najwyżej kilogram, bo wiem, że to tylko musi być, bo ktoś spróbuje jego. I na przykład byłem w zeszłym tygodniu, bo na targu Goliczce sprzedałem na targu w Gnieźnie, na targowisku jego ziemniaki też. Ziemniaki, wszystkie były 2,53 zł, pan Guziołek miał po 3,50. Nie martwię się, że nie sprzeda. Taki jest efekt. W ogóle zachęcam Państwa, kto jeszcze nie zapoznał się z wyrobami z naszej firmy, na przykład wejdź na naszą stronę internetową, zobaczcie, jaki mamy już naprawdę arsenał
wyrobów, nie tylko już na gleby dla zwierząt, ale również właśnie dla ludzi, dla higieny ciała, do utrzymania czystości w domu, probiotyki do wewnątrz i to, co do wewnątrz organizmu stosujemy. No ja, tak jak wspomniałem na początku, uczę się już od rolników doświadczeń, od użytkowników. Na przykład mam jednego klienta, dzisiaj chciałem, że przyjedzie, bo słyszałem taki znajomy telefon, jednak nie on. Ma koło wrześni w Marzeninie, ma konie i tam kilkadziesiąt koni ma. I często te konie pokopią się, pogryzą i tak dalej. Wiecie, co on stosuje? Już mówi weterynarza, nie bywa. Nawet jak głębokie rany, pryska probiotykiem, goi się jak na psie. Ja też się odważyłem, tak, wiecie, najlepiej sobie wypróbować. Niedawno, tydzień temu, robiłem coś w ogrodzie, przechodziłem przy domu, taka rosły tuje blisko domu i musiałem się przycisnąć i nie zauważyłem, że z okna wystają ten parapet taki ceramiczny i gwałtownie stałem, rozciąłem sobie tak, że zaczęła krew mi lecieć z tego, nie? Żona przyszedłem, masz wodę utrudnioną? No, co ty wodę utrudnioną? Byś stosował probiemy, reklamujesz. Probiotyk wziąłem z lodówki, gazę, żona mi wyczyściła ranę. Słuchajcie, no. Za dwa dni się zagoiło, już pływałem w wodzie, już było zagojone się. To jest w tej chwili, ja już tego nie czuję. Nie? Naprawdę, nie zachęcam, oczywiście to ja na sobie doświadczam. Sami podbójcie, bo też w rolnictwie sami przesadzają, jest głęboka rana i może być zakażenie wewnętrzne, więc jest potrzebny antybiotyk. Jest lekarz, który stosuje to na niegojące się rany popromienne. To nie może tego wprowadzić oficjalnie, bo przepisy zabraniają infekowania ran ich organizmami. Musi to robić nielegalnie. To jest gospodarstwo pana Kuziołka. To zdjęcia, patrzcie, te zdjęcia są fajne, są oryginalne, bo to są robione przez rolników. Zdjęcia akurat drugie, ja sobie się do tego przygotowałem, ale to zdjęcie nie oddaje, ale z bliska rzeczywiście ta gleba była, grudy były takie jeszcze bardziej niż tutaj widać. Tak wyglądał, on nie ma hodowli, w związku z tym te reszki jakieś różne pożliwe, co tam z ogrodu czy coś to kompostował. No to jakoś tam trochę gniło, trochę się tak kompost, natomiast w pewnym momencie jak zaczął dodawać do tego mikroorganizmów, to zobaczcie, co się już działo z kompostem. Tu niestety tego obrazu nie da się powąchać, jakbyście byli u niego w gospodarstwie, to byście poczuli, że to w ogóle nie śmierdzi, ma miły zapach. Zresztą ostatnie nasze studium było w Brodach, gospodarstwo doświadczalne Uniwersytetu Przyrodniczego i też wąchaliśmy, słuchajcie, obornik, który nie miał żadnego zapachu. Tak, przyjemny zapach taki leśny, a najciekawsze była ta gnojowica, laguna, która była porośnięta zielskiem. Ktoś tam się wskrapał na górze, wyrwał to zielsko i dogrzebał się do korzeń taki na wierzchu. No i zaczęli to wąchać. Pierwsze co ręką wyjął, pamiętacie, dżownice, tak? Dżownice w tym były. Normalnie w gnojowicy, co się dzieje? Co się wylęga? Białe robaki, muchy, śmierdzi, gnije, tak i pełno larw. A tam były dżownice. Ja potem też wszedłem i pamiętam, rękę włożyłem, powąchałem. Gnojowica pachniała probiotykami. Paskowy zapach. No, tu jest zdjęcie, oczywiście się uwierzy, że tych dżownic naprawdę było dużo. Pamiętam, zajechaliśmy z Michałem Orelowskim, były dwa lata w tym roku, co było tak bardzo mokro. I w czerwcu zajechaliśmy robić zdjęcia, filmy, bo naprawdę warto było im się pochwalić. Słuchajcie, no, plantacje ziemniaków to jak na obrazku, jak na folderach. W rzepaku to samo. I właśnie na tym polu się stosowało bezorkowe uprawę. Ja sądziłem, jak poszliśmy to pole, że będzie pełno jakiegoś takiego bałaganu, wiecie, tam kawałki kurycy, słomy od rzepaku, cibła i tak dalej. Pojedyncze tylko patyki były. Wyrwał pierzek, pełno ziemniaków nawiązanych było, czerwiec, początek czerwca, i słuchajcie, pełno dżownic. Na jednego ziemniaka prawie jedna dżownica. Tak wyglądało jego pole. Aczkolwiek przy okazji wam powiedzieć, że jak pan, no, można czasami, problemy nie są panaceum na wszystko. Tak jak ze zdrowiem jest tak, że czasami trzeba sięgnąć pod antybiotyk. Jest potrzebna ta medycyna akademicka. Tak w przypadku rolnictwa też. Właśnie w tamtym roku, kiedy był taki bardzo mokry rok i on naprawdę już się mścił do końca, chciał, nie zastosuje żadnej chemii, chociaż nie ma gospodarstwa ekologicznego, mógł zastosować. Jechał do końca, już miał pierwsze objawy zarazy ziemniaczane, dalej M-Farmą opryskiwał i niestety M-Farma sobie nie poradziła.
To jest też ciekawy przypadek, ponieważ ja myślałem, że stracę klienta, bo on rzeczywiście potem przeklinał do tych ziemniaków, zebrał wprawdzie, na zero wyszedł, dużo mu zgniło, natomiast sama praca w zgniłych ziemniakach jadalnych, to w smrodzie, wiecie, normalnie, że myć to kółka, więc stali przy śmierci od tego, coś strasznego. Nie? Myślałem, że ma dosyć, bo zły był, jak mówię, no już straciłem klienta. Słuchajcie, po roku dzwoni, nie, BZM, mówi, po tym mokrym roku ziemia bardzo szybko, mimo że ciężkie maszyny jeździły wtedy, myślał, że będą grudy, mówi, nie, ziemia sama wróciła, no, dalej była puchna, mimo że, wiecie, jak to pole umęczone było i w tym roku w ogóle nie chce słyszeć o czymkolwiek. No, on tylko problemy stosuje i dalej, mimo tej wpadki. Ja po prostu zrozumiał, że to też taka uwaga, że czasami trzeba zastosować chemię i to ostro, tak samo jak czasami trzeba zastosować antybiotyki. To jest chyba gorczyca, o ile widzę. Tak. Wszystko rośnie, słuchajcie, jest tak zdrowe u niego, że naprawdę to jest ogródka, bo też mają ogródek taki przydomowy. Wszystko jest piękne, aż chce się jeść. Marchew. Zdjęcie to jest źle skadrowane, nie dlaczego mi się to wszystko pochciało. Proszę, jeden problem, jakiś problem z tym, z panem Wojtem i chyba dlatego. Ale też ciekawą rzecz, tak wam powiem, to ogródek w takim mokrym roku, on jest, pasłowy mówi, że jest zalewany. Zalewany ogródek, woda po jakimś czasie zeszła i marchew część się została, ładny plon był, część niestety zgniła. Ja się spodziewałem, już to woda zeszła, potem kopał ten ogródek, że tamte marchwie będą gniły, gdzie wiecie, jak to marchew gnije, śmierdzi. Nie, były zmumifikowane po prostu marchwie. Zamieniły się na kopnice. Czyli nie nastąpił proces gnicia, tylko proces próchnienia. Mają też sad, bardzo fajne jabłka. Mimo szkoda, że nie mają ekologii, bo jabłka naprawdę są wyśliny, są smaczne. Kiedyśmy mieli też takie spotkanie, pan Sławek przyniósł. No, ziemniaki, to takie zdjęcia, ale górki. To jest jeden przykład, patrzę na zegarek, jeszcze jeden przykład panu opowiem, inne gospodarstwo. Ja wychowałem się na wsi w gospodarstwie, rozmawiam z rolnikami i rolnicy mówią, zwykle tak, jak mówię, bo często mam w tej chwili, to niektórzy rolnicy mówią, jedź pan do tego, bo tam mówi, sam śmierdzi od jego tam tej chlewni, albo tego kurnika, albo tej bukaciarni, mówi, mógł pełno i tak dalej, niech pan mu tam zaproponuje, bo będziemy mieli lżej, gdzie lżej oddychać. Jak rozmawiam, to zwykle rolnicy mówią, panie, to musi śmierdzieć, za to pan, w mieście się chowasz, nie, musi, na wsi musi śmierdzieć, jak się ma krowy, to musi śmierdzieć. Zobaczycie u źródła gospodarstwa Szarewelny, za chwilę zobaczycie, że musi śmierdzieć. Świnie muszą śmierdzieć, nie? Próbuję przekonać, że nie musi śmierdzieć. Wiecie co? Jeden z takich najlepszych, takich też spektakularnych przykładów, to muszę się pochwalić, że nie tylko przestało śmierdzić na bardzo dużej fermie świn, bo bydło inaczej, zapach bydła jest nawet, jak jest smród, to ten smród jest taki bardziej znośny. Chociaż niektóre na przykład bukaciarnie jest straszne, jak zła flora bakteryjna opanuje, to fetor jest niesamowity. Jest nieprzyjemny. Wszystko zależy od flory bakterii. To już w tej chwili wiemy. Natomiast to jest przykład, który muszę pochwalić, że tak, wszyscy zadowoleni. To była wioska, w której miałem Nowa Wieś Królewska za Wrześnią, w którym miałem kilku klientów i takich, niektórych tam 200 hektarów, miał czysta i tak dalej, naprawdę tysiąca litrów kupowali problemy, ale narzekali na fermę, nowo powstałą fermę, powiem nazwisko, bo jeszcze parę lat temu nie powiedział tego nazwiska, bo bym źle o nim mówił. Teraz mogę powiedzieć. Fermę pana Ludwiczaka, Marka Ludwiczaka. To jest ferma, chów hotelowy dla Agriplusa, ale ferma potem ten. Nowo powstała, wszystko z najwyższej półki. W tej chwili to jest flagowa ferma Agriplusa. Flagowa, na Foldera jest ta ferma. I ci rolnicy narzekali. Życie do Nowej Wsi, jak się zjeżdżało, to już tak o 100 km było wiadomo, to Nowa Wieś zaczyna. I któregoś razu, nie wiem, czy z inicjatywy, w każdym razie pani Ludwiczak zadzwoniła do mnie i z prośbą, że słyszała o takiej technologii, że żeby mi śmierdziała, żeby ta ferma do niej uciążliwa. I czy bym nas zechciał przyjechać do niej i coś zaradzić. Wiedziałem, że bardzo jej zależy na tym. Nie wiem, czy to był powód, tam były konflikty z sąsiadami.
Zajechałem na tą fermę i rzeczywiście budynek, dom, bardzo ładny dom, świetnie urządzony, ale blisko fermy, może od budynku 50 metrów, tak się cały czas tym pąkali. Oni może już nie czuli, że się przyzwyczaili, natomiast jak ktoś do nich przyjechał, to naprawdę tam ciężko było wytrzymać. No i sąsiedzi, problemy z sąsiadami. Mieli taki, problem z sąsiadami polegał na tym, że raz, że no, te stosunki dobrosąsiedzkie się popsuły, ale na tyle się popsuły, że stali się sąsiedzi złośliwi. Oni mają tylko 30 hektarów ziemi, a siwi wtedy mieli chyba 6 tuczników. W związku z tym tej gnojowicy była tak duża ilość, że musieli gdzieś tam się pozbyć. Sąsiedzi, nie, my tego nie bierzemy. Nie? To sobie rób z nim co chcesz, więc kupili specjalnie beczkowozy z mieszadłami, żeby to wozić po tam 30 km gdzieś tam, żeby się tego pozbyć. No i raz wracając. Tak, wracając do tego, ja mówię, tak, da się to zrobić, w związku z tym, że była firma UF hotelowy, oni nie mogli sobie pozwolić, że nie chcieli w tamtym momencie dodawać do paszy probiotyków, mówię, to w takim razie według instrukcji będziecie tylko opryskiwać ruszta konewką, czy jakieś opryskiwacze, całą fermę, tak żeby trafiło to do gnojowicy. Ktoś się dowiedział szczegółów, jak to będzie zainteresowany, to oczywiście służę, żeby powiedzieć, jak dokładnie to trzeba zrobić. Słuchajcie, oni się uczepili tego tak, że zrobili to dobrze, tak? Pan Bziołek zrobił bardzo dobrze, albo nawet za dobrze, to oni zrobili to dobrze. Po dwóch tygodniach pani Danka dzwoni do mnie, mówi, panie Mielku, rewelacja, nie śmierdzi, nie? I to jeszcze odpowiedziała, że dowiedziała się, że jak jesteś znajomi, krewi do nich przyjechali, więc to fermę zlikwidowaliście. Słuchajcie, tak zmieniło się na tej fermie, że nie tylko nie śmierdziało, nie mieli problemu z korzuchem w gnojowicy, także okazało się, że te beczkowozy mieszkowani były niepotrzebne. Nic się nie zapychało, mniej much, mniej smrodu. Do nich się zajedzie naprawdę wielka ferma. W tej chwili ona się powiększyła, bo sąsiedzi zgodzili na powiększenie tej fermy. Stoję przed budynkami i nie czuję się zapachu świnia. Dosłownie. Można tam pojechać. A co z gnojowicą? Bo pan Ludwiczak regularnie kupuje około 600 litrów miesięcznie, 600 litrów miesięcznie farmy błyskiej do zaszczepienia gnojowicy opryskiwania budynków i co jakiś czas kupuje probiotyk M15, bo teraz na maciory przyjdzie, na maciory, tam warchlaki dalej rozchodzą się po Agrikusie i kupuje też ten probiotyk, wydaje na to gdzieś koło no, kilka tysięcy no, złotych miesięcznych. Wiecie co, on mówił, że to jak policzyłem sobie ile w roku kosztuje go ta technologia, mówi, panie Mielku, za ty jesteś, ile, ja z nic za to nie płacę. Ja mam na ty zysk czysty. Mówi tak, wymienia. U mnie nie śmierdzi, nie mam problemu z kożuchem, nie mam mu, pracownicy chętnie to rozlewają, tą granicę zatrudnia, chętnie przy tym pracują, bo wiedzą, że sami nie śmierdzą, pracują w innym swoim środowisku. A mówi, pokazał mi zeszyt zapisów na jego gnojowicę. Na zapisy. Gnojowica sąsiedzi biorą, jest gnojowica na zapisy i cena za gnojowicę jest, nie, że tam za transport i tak dalej. Jest taka, że rekompensuje mu się M-Pharma Plus, probiotyk jeszcze uzyskaje. No, a wiecie, jak to się stało? Jak pierwszy raz pojechałem, no, widziałem pole do niego, pamiętam, zatrzymałem samochód i widziałem rzepak. No, to był tak piękny rzepak i mówię, Marek, to twój rzepak? Mówi tak, a co dałeś, nie? Że tak piękny, nie? I tylko gnojowice. I mówię, to już wiem, dlaczego ci sąsiedzi tak kupują te gnojowice. Także, słuchajcie, wszyscy zadowoleni. Pan Ludwiczak zadowolony. Już w tej chwili agrykulturą zaczął się teraz interesować, ale już nie chcę tam nic opowiadać na ten temat. Pokażę te zdjęcia, no niestety tam jest, jeśli chodzi o bioasekurację, są wszystkie reguły zachowane, także jak my z transportem jedziemy, to tylko są przeładowane, wszystko zgodzone, także ja nie wchodziłem na pewno, poprosiłem, tylko po prostu widziałem, że to spotkanie jest, żeby pracownik zrobił jakieś tam zdjęcia. To jest zewnątrz, ten obiekt jest o wiele większy, taki składek i żeby te zdjęcia mi na ile przysłali, także wam pokażę. Tu jest probiotyk M15. Ostatnio kupowali już 1000 litrów, bo stwierdzili, jakby z jakąś chorobą mieli z wykrzeniami problem. Lekarze, weterynarii mieli sobie poradzić, dołożyli probiotyku i problem został rozwiązany. Stosowanie tych probiotyków, jeśli chodzi o chlebnie, to jest obojętne. Można użyć opyskiwacz, niektórzy używają zamgławiacze, to wtedy albo takie już w instalacjach stacjonarnych czy przenośnych. Tam to opryskują, rozlewają po prostu po, jak widać, po rusztach. Kto nie spotkał się z technologią, to powiem, że tu nie ma żadnej szkody, można w obecności zwierząt polewać zwierzęta, opryskiwać, będą zdrowsze. I
No, tu zobaczcie, świnie nawet do tego zapachu przychodzą, nawet resztki spijają. O, to już tyle. I to jest takie drugie gospodarstwo, które, trzecie gospodarstwo już też podobrane, jeśli chodzi o bydło. To tutaj będziecie się zwiedzać, tak jak to Patryk i to pan Piotr, tata Patryka, pewno wam opowie. Wspomnę tylko, Stanisławie, mówiłeś o jakości mleka. Jak przyjechać tutaj na to spotkanie jeszcze pan Rachwalski, też Sławomir, No nie pokazał się, szkoda, ponieważ pan Sławomir też jest jeden z takich klientów, którzy chyba z 10 lat tę technologię stosuje, ma te bydło mleczne. Słuchajcie, tam oczywiście nie śmierdzi, ale mleko, jak biorę mleko, jak tam żona robi jogurty czy coś, to mleko jest tak wyśmienite, że ja pochwaliłem go. Ja nie jestem zaskoczony, bo kierowca, który przyjeżdża beczką do niego po mleko, mówi, że dla siebie bierze, ma próbował mleko z różnych ogór. Teraz tylko od pana Rachwalskiego. To mleko jest wyśmienite. Stosowanie próby technologii, pan Rachwalski stosuje próby technologii głównie, czy stosuje przez bydło, czyli dodaje do paszy, do kiszonek, jako materiał, który jako zaciszacz. Opryskuje oborę i regularnie jeszcze tym cielętom, krowom cielnym i tak dalej daje produkty bezpośrednio. Tych przykładów wiele, ale chcę was zanudzać, najlepiej spróbować samemu i zobaczycie, że czy to, co, o czym mówiłem, czy to może być prawdą. Tutaj jest ten pan Andrzej Kuryłowicz z synem. Też nie stosujecie w oborze, nie? Wiem, że zainstalowaliście sobie zamgławiacz, bo się zamgławiacz. Także no, może być w trakcie jeszcze, jakbyście się podzielili tym, jakie tam są efekty czy coś. Nie? No, mamy ten czas po tym, jak będziemy w gospodarstwie, żeby wymienić doświadczeniami. Tak? Ja na tym momencie zakończę. Bardzo dziękuję za uwagę i proszę pana.